Dobry wieczór, nazywam się Andrzej Rossa i zapraszam Państwa serdecznie na spotkanie z cyklu Czytanie Ameryki w ramach 15. edycji American Film Festival. Porozmawiam dzisiaj, z czego bardzo się cieszę, z Łukaszem Pawłowskim, który jest psychologiem, doktorem socjologii, amerykanistą. Jestem psychologiem i socjologiem. Łukaszu, poproszę chwyć za mikrofon, jakbyś mógł. Tak, przepraszam. Tylko chciałem sprostować. Nie jestem z wykształcenia amerykanistą. Bardzo lubię Stany i się długo już nimi zajmuję, ale nie mam papierów na to. W powszechnej świadomości, już publicznej, funkcjonujesz jako amerykanista, więc nadajemy ci ten tytuł. Dziękuję. Nie wycofuję się z tego. A jednocześnie autorem fascynującej książki Stany podzielone Ameryki. No i żeby tutaj temu pasowaniu stało się zadość, ja przytoczę opinię Ann Applebaum. Łukasz Pawłowski to dzisiaj jeden z najlepszych w Polsce znawców amerykańskiej polityki, więc tak czy owak to wszystko jest aktualne. Oczywiście główną część spotkania poświęcimy twojej książce, ale no nie mogę nie zacząć od tego, co wydarzyło się na gorąco w Stanach i od pewnego tweetu, który pojawił się tuż po wyborach na koncie Ilona Muska i on brzmiał Novus Ordo Seclorum, narodziła się nowa era. Czy twoim zdaniem narodziła się nowa era? Nie uważam. Znaczy, to zobaczymy, ale takie przekonanie, że oto wszystko się zmieni, niekoniecznie musi być prawdziwe. Znaczy może tak być, ale z drugiej strony przywołują komentatorzy nawet nieodległą historię. To znaczy, nie wiem, rok 2004, kiedy wygrywa George W. Bush, mimo że już trwają wojny w Iraku, w Afganistanie, jest niepopularnym prezydentem, a mimo to wygrywa reelekcję. Republikanie rządzą, no i wydaje się, że ci demokraci są na przegranej pozycji, a 4 lata później wygrywa Obama i wydaje się, że wtedy to już na pewno jest nowa era, no bo mamy pierwszego niebiałego prezydenta, coś się zmieniło w Stanach Zjednoczonych, a później mamy Trumpa. W latach 70. po aferze Watergate były takie głosy, że republikanie nie podniosą się przez dekady po takiej aferze. Rok 80. wygrywa Reagan, później jeszcze George Bush starszy i republikanie rządzą przez wiele lat. To, co na pewno się, znaczy mają prezydenturę przez wiele lat. To, co się na pewno zmieniło, to fakt, że naprawdę nie można mówić, że Donald Trump był jakimś przypadkiem, że wygrał ze względu na, nie wiem, jakąś taką chwilową reakcję amerykańskiego elektoratu w 2016 roku. To, co się zmienia i co wreszcie doceniają znaczy trzeba zobaczyć i o czym my też w podcaście mówimy, to jest nieintuicyjne może dla ludzi, którzy się tak nie zajmują Stanami Zjednoczonymi, ale to jest przekonanie Amerykanów, że ich kraj zmierza w bardzo, bardzo złym kierunku, że będzie gorzej, a nie lepiej, że ich dzieci czy wnuki będą miały trudniej niż mieli rodzice czy dziadkowie. I to nie jest kraj pełen nadziei i optymizmu, to jest kraj, który jest pełen sfrustrowanych ludzi, którzy mówią, coś się musi zmienić. Wiem, nie do końca nawet muszą wiedzieć co, ale gniew jest taki, że to powietrze w tym baloniku musi znaleźć gdzieś ujście. Powiedziałeś, że to kraj sfrustrowanych ludzi, którzy być może zechcą go opuścić. I nawiążę teraz jeszcze do drugiego tweetu Ilona Muska, skoro od tego zaczęliśmy, który potrafi być w sposób niezamierzony, szalenie zabawny, wydaje mi się. Bo ten wcześniejszy tweet brzmiał mniej więcej tak, że wyniki tych wyborów są kluczowe z punktu widzenia mojej wizji kolonizacji Marsa. No i nie wiem, czy on sugeruje, że część wyborców teraz opuści Ziemię, czy nie, ale tak troszkę poważnie, jak sądzisz, jaka będzie rola tego typu ludzi, takich miliarderów, którzy bardzo się przyczynili do zwycięstwa Trumpa? No, to kupili wpływy, to znaczy no, nie sądzę, żeby Elon Musk pomagał Donaldowi Trumpowi, dlatego że bardzo wierzy w jego wizję i naprawdę martwi się tym, że demokraci sprowadzą migrantów, którzy później będą głosować wyłącznie na demokratów. Po pierwsze, to jest głupie, to znaczy migranci, jak dobrze wiemy i widzimy w tych wyborach także, to nie jest jakiś jeden blok wyborców, który to już tak, żeby tylko na poważnie odnieść się do tej teorii, która na prawicy
prawicy amerykańskiej funkcjonuje, że oto sprowadza się migrantów po to, żeby oni później z wdzięczności głosowali na partie liberalne czy lewicowe. Tak to nie działa. Demokraci przez jakiś czas mieli taką nadzieję, że jako że Amerykanie stają się coraz bardziej kolorowi, zróżnicowani, jeśli chodzi o pochodzenie, no to będą wygrywali demokraci, bo są bardziej otwarci na migrantów. No a okazuje się, że Latynosi w drugim, trzecim pokoleniu to nie są ludzie, którzy głosują jakoś inaczej niż na przykład biali Amerykanie. Tak samo obawiają się migracji, mogą obawiać się migracji, tak samo mogą nie chcieć nowych migrantów. To był błąd, że demokraci tak sądzili. A tweet Muska odnosi się do interesów. To znaczy Elon Musk, czyli wielki triumf wolnego rynku, no, żyje dzięki ogromnym kontraktom ze strony rządu, który kupuje od niego usługi na przykład przede wszystkim kosmiczne i to są kontrakty na miliardy dolarów. No więc dlatego ma to wielkie znaczenie dla kolonizacji Marsa, bo rząd musi wyłożyć kasę. Powiedziałeś o tych imigrantach. Czy ty już masz taką swoją teorię, co przesądziło o wyniku tych wyborów? Bo czy to właśnie byli ci ten napływ imigrantów, czy może szalejąca inflacja podczas poprzedniej administracji, a może odrzucenie jednak tej kultury zwanej woke przez dosyć konserwatywne społeczeństwo? Co twoim zdaniem zadecydowało? Jak ktoś państwu mówi, że teraz wam powiem ten jeden czynnik magiczny, tylko nie mówcie nikomu, to oszukuje. To znaczy trudno jest wskazać taki jeden czynnik i powiedzieć, że to była właśnie migracja albo to było, nie wiem, inflacja. To jest kombinacja czynników, które z jednej strony frustrują elektorat, z drugiej strony są błędami popełnianymi przez kandydatów. No bo skoro kandydat przegrał, to znaczy, czy w tym wypadku przegrała, no to znaczy, że pewnie popełniła jakieś błędy. Są wynikiem też sytuacji, w którą ten kandydat jest wrzucony w tym wypadku. Krótka kampania, brak takiego przetarcia się kampanijnego, no bo to wszystko szybko nastąpiło i start z niskiego poziomu. Natomiast na pewno wśród wyborców takie kwestie, które były podnoszone, to jest stan gospodarki. I tutaj jest ciekawe zdarzenie, no to znamy też z Polski, to znaczy jak państwo czują, że piwo kosztuje więcej niż kosztowało 4 lata temu i uważacie, że za dużo, to co ja was mogę przekonywać, że inflacja jest mniejsza niż w Niemczech, to co was to obchodzi? Uważacie, że jest wam gorzej. No i tak samo Amerykanie się tu niczym nie różnią, to znaczy wmawianie im i pokazywanie im prawdziwych statystyk pokazujących niskie bezrobocie, niską inflację, no nikogo nie przekonuje, bo oni odpowiadają, ale jest drożej, stać nas na mniej niż tam przed pandemią, co jest prawdą, bo pandemia nabiła inflację i tyle. I za Donalda Trumpa nie będzie im lepiej w tym sensie, że inflacja nadal będzie, to znaczy ceny nie spadną, tylko może będą wolno rosły, tak jak rosną teraz. No a jak mówicie im, że bezrobocie jest niskie, no może, ale szwagier nie może znaleźć pracy od roku czy dwóch lat, albo prace są badziewne, tak? No bo to jeszcze jest nie tylko kwestia tego, jakie jest bezrobocie, ale jakiej jakości są też te prace, które ludzie mogą dostać. I jeżeli mają poczucie, że one są nisko odpłacane i niegodne, no to co, z czym tu dyskutować? Ja wracając ostatnio z podróży do Stanów, w drodze na lotnisko mijaliśmy McDonalda i było ogłoszenie o pracę. I było na nim napisane, zarabiaj do 14 dolarów za godzinę. No jak sobie państwo przemnożą, gdybyście chcieli pracować 40 godzin w tygodniu te pensje, to wychodzi 22-23 tysiące dolarów brutto oczywiście rocznie. To naprawdę w Stanach Zjednoczonych z czymś takim, z takimi pieniędzmi człowiek nie powalczy, jeżeli jest sam, na przykład ma jednoosobowe gospodarstwo, ale nawet wspólnie. Więc, a to było do 14 dolarów, więc to pokazuje, że ten ktoś jakby tam się zatrudnił, to obniża nam bezrobocie, ale nie sądzę, żeby był usatysfakcjonowany pracą, którą ma. I teraz płynnie już przechodząc do tej zajmującej lektury, którą nam tutaj sprezentowałeś, ona, gro tej twojej książki, to jest taki katalog bolączek, który toczy współczesną Amerykę. To jest fascynujące, no bo ja tak na szybko wymienię kilka zaledwie. Powszechny dostęp do broni, który
zawsze kończy się strzelaninami. Gdzie... No jest ich po prostu dużo i relatywnie dużo osób w Stanach Zjednoczonych w stosunku do populacji ginie z broni palnej. To nie tylko, że ktoś kogoś zastrzeli, ale ludzie sami się no to jest wygodny sposób do popełnienia samobójstwa, w związku z tym jest ich sporo. Epidemia opioidowa, która też powoduje mnóstwo zgonów, którym można by zapobiec. Gospodarka, która charakteryzuje się ogromnymi nierównościami. Międzyrasowe nierówności, jak ty to nazywasz. Tych bolączek jest mnóstwo. Za chwilę zajmiemy się nimi troszkę bardziej szczegółowo. Natomiast czy uważasz, że pojawienie się Trumpa w jakiś sposób im zaradzi, czy wręcz przeciwnie, je spotęguje? Nie wiem, nie sądzę, żeby zaradziło, bo to by było fajne. Jest taki film Wojna domowa, wyszedł niedawno, nie? Że Stany Zjednoczone pogrążone w wojnie domowej i mi się ten film bardzo nie podobał, bo tam jest to tak pokazane, jakby sprawcą tej wojny, tego konfliktu był prezydent. Jakiś tam, to nie jest nienazwany Donald Trump czy ktokolwiek, tylko już nie pamiętam, jak on się tam nazywa. I że eliminacja tej jednej osoby zaradzi problemom. Nie, no problemy są systemowe, to znaczy ani jeden Donald Trump ich nie naprawi, nie udawało mu się to za poprzednich rządów, nawet wtedy, kiedy jego partia miała większość i nie sądzę, żeby się udało teraz, bo te problemy są niestety bardziej złożone, więc mówienie o nich i takie granie tą frustracją Amerykanów pomaga politycznie, no bo Amerykanie chcą zmiany, uznali, że Donald Trump jest bardziej wiarygodny w swoich obietnicach, że coś wywróci do góry nogami, ale jeśli jemu się nie uda, to za 4 lata być może pojawi się jakiś przedstawiciel partii demokratycznej, który będzie miał taki sznyt człowieka ludowego, który rozumie tych zwykłych ludzi i będzie wiarygodny w swojej obietnicy zmiany i będzie mówił, że nie jest z Waszyngtonu, że przyjechał z zewnątrz i on to wszystko tam posprząta. A źródła tej frustracji są mniej lub bardziej... Czy to są dwie rzeczy. Po pierwsze, czy naprawdę jest ci źle, no to ciężko z tym dyskutować. Jak czujesz, że ci źle, no to co ja mogę? No mogę pokazać, że inni mają gorzej, ale nie wiem, czy to jakoś pomoże. A niektóre są realne, to znaczy sytuacja na granicy, nie wspomnieliśmy o tym jeszcze, ta imigracja, to jest naprawdę problem i systemowo nie, no to nie działa. To znaczy my byliśmy z Piotrem Tarczyńskim, z którym prowadzimy podcast na granicy i to naprawdę nie trzeba długo tam być, żeby natknąć się na migrantów przechodzących przez ten płot, bo płot stoi w wielu miejscach, no ale przecież wszyscy wiedzą, gdzie płot ma dziury albo gdzie płot się kończy. Więc to nie jest żaden kłopot, żeby podjechaliśmy pod jedno takie miejsce, no to akurat dwóch strażników granicznych zawijało taką grupkę 20 migrantów, dwie kobiety i faceci. Żaden z tych migrantów, tyle się dowiedzieliśmy, bo ci strażnicy nie chcą specjalnie z nami rozmawiać o migrantach, bo nie mogą, żaden z nich nie był z Meksyku. To są ludzie, którzy przyjeżdżają z różnych części, często dalej z Ameryki Południowej przedostają się do Meksyku, ale też z innych części świata lecą do Meksyku i idą na tą granicę, przechodzą przez tę granicę i nie uciekają przed strażnikami granicznymi, tylko szukają strażników granicznych, po czym mówią, że chcą się ubiegać o azyl. I rozpoczyna się ta procedura, jako że procedura trwa, bo sądy są przeciążone, człowiek musi poczekać lata na tą rozprawę, na której zdecydują, czy mu się ten azyl należy, czy nie, a później kolejne lata na odwołanie, no to może się skończyć tak, że 10 lat żyje i czeka na ostateczną decyzję dotyczącą swojego pobytu, a w tym czasie zakłada rodzinę, no żyje w Stanach Zjednoczonych. No i ten system stworzony do pomocy ludziom szukających azylu politycznego, no jest teraz zupełnie inaczej wykorzystywany. Ale czy Donald Trump przyjdzie, powie nie przyjeżdżajcie czy coś, no nie, to potrzebna jest zmiana systemowa. Przed chwilą padło z twoich ust słowo kluczowe wojna. Ostatni rozdział swojej książki zatytułowałeś Nowa wojna domowa ze znakiem zapytania. No więc zacznijmy właśnie od końca. Czy ty uważasz, że widmo takiej wojny jest realne? Czy rzeczywiście ta tak nabrzmiała polaryzacja, która jest w Stanach, może doprowadzić do rozlewu krwi? No ale doprowadza. To znaczy, to nie jest tak, że my sobie w tym filmie, to jest tak, o którym wspomniałem, w tym filmie fabularnym, no ale przecież... Dobrze, od początku. Jeżeli uznamy, że popkultura jest jakąś emanacją nastrojów społecznych, lęków, no to fakt, że takie filmy powstają, ludzie się nad tym zastanawiają, powstają książki na ten temat, akademickie czy właśnie popkulturowe produkty takie jak ten film, no świadczy o tym, że gdzieś to przekonanie buzuje. I oczywiście to jest bardzo niebezpieczne, bo mówienie o tym jednocześnie no
stwarza może takie zagrożenie, że ludzie sobie to zaczną jakoś wyobrażać. I my nie mówimy, kiedy się mówi o tej nowej wojnie domowej, to nie jest tak, że wstaną naprzeciwko siebie dwie armie południa i północy, bo te podziały przebiegają różnie, ale to znaczy w ramach stanów na przykład republikańskich są miejsca stricte demokratyczne, duże miasta na przykład w Teksasie, prawda? Więc to nie jest tak, że Teksas jest republikański całkowicie, a Kalifornia całkowicie demokratyczna na przykład i mogłyby naprzeciwko siebie stanąć w takiej wojnie. Ale chodzi o wzrost przemocy, taki, który prowadzi do daleko idącej destabilizacji. A w kraju, w którym jest tak wielu ludzi mających dostęp do broni, to nie o to chodzi, że tam będzie, nie wiem, 100 milionów ludzi nagle chwyci za tę broń, ale wyobraźcie sobie państwo, że, nie wiem, 10 tysięcy dobrze zorganizowanej takich bojówek nagle zaczyna po prostu szerzyć zagrożenie terrorystyczne i to znowu nie mówimy my, tylko mówią amerykańskie instytucje z FBI na czele, które zwracają uwagę na rosnące zagrożenie terroryzmem wewnętrznym. A dzisiaj nawet na festiwalu oglądałem film, taki dokument o takich ćwiczeniach. Jakby zareagował amerykański system, co się nazywa gra wojenna, gdyby doszło do buntu na przykład wojskowych, do kolejnego podważania wyników wyborów, no i wyjścia na ulicę masowego zwolenników tego czy innego kandydata, którzy by się domagali tego, żeby ich kandydat został prezydentem. To się stało, no więc dobrze, że się nie zawaliło, ale jeżeli ktoś państwu mówi nie, bo Ameryka jest już tak starą demokracją, że nic się złego nie stanie, no to ja tego nie kupuję. To znaczy fakt, że coś działa przez 200 lat nie znaczy, że będzie działał kolejne 200. Choć muszę przyznać, że prominentni działacze Partii Republikańskiej na czele z Kamalą Harris i Joe Bidenem... To demokratycznej. Demokratycznie, przepraszam. Oni demonstracyjnie podkreślają, że uszanują wynik tych wyborów i że... No tak. Prawda? Okej, super. I to jest, no znowu, jak się pojawiają zarzuty, że inaczej oceniamy obie partie, to tu to jest ta zasadnicza różnica. Bo i wśród demokratów, wyborców Partii Demokratycznej i wśród wyborców Partii Republikańskiej te procenty są podobne. Są ludzie gotowi do tego przyznać, że ich zdaniem przemoc wobec przeciwników politycznych jest uzasadniona w wyjątkowych okolicznościach. Tu nie ma jakichś ogromnych różnic, ale różnica polega na tym, że liderzy jednej partii, jak przegrywają wybory, mówią, no przegraliśmy, dobra, jakieś dekorum zachowujemy, przekazujemy tę władzę i liczymy na sukces w kolejnych wyborach, a zwolennicy drugiej partii powtarzają nie mające potwierdzenia w faktach, czyli kłamliwe twierdzenia, że te wybory wygrali i skończy się tym, że 60-70% wyborców Partii Republikańskiej mówi, że Biden że de facto jest uzurpatorem, bo nie wygrał tych wyborów. I moim zdaniem, jeżeli tak duża część elektoratu nie wierzy w uczciwość procesu wyborczego i jest w tym przekonaniu utwierdzana przez liderów politycznych, no to się robi niebezpiecznie po prostu. Wróćmy do twojej książki. Nie ma tam chyba bardziej wymownej statystyki, przynajmniej dla mnie, i to sprawia, że książkę czyta się z zapartym tchem, niż to, kiedy piszesz, że średnia długość życia Amerykanów obniża się i przyczyną jest coś, co po angielsku brzmi death of despair, czy śmierci z rozpaczy spowodowane alkoholizmem, samobójstwami i fentanylem, czy też w ogóle opioidami. Nakreśl pokrótce skalę i w ogóle podłoże tego szalenie smutnego, ale fascynującego zjawiska. No to jest jeden, bo to żeby... Pokazanie takiego właśnie społecznego kontekstu dla wzrostu takiego polityka, znaczy dla popularności takiego polityka jak Donald Trump, który nie stworzył tych problemów wszystkich, tylko je zręcznie, bardzo zręcznie nawet, potrafi wykorzystywać. Te śmierci z rozpaczy to jest takie pojęcie wprowadzone do opisu zjawiska głównie wśród białych mężczyzn bez wyższego wykształcenia. To znaczy, że w ich przypadku, nawet jak się porównuje podobne osoby do podobnych osób z poprzednich pokoleń, ze starszych generacji, no to tego zjawiska nie było. Więc że dzieje się coś, co sprawia, że ci ludzie no, albo właśnie się zapijają, czy sięgają po narkotyki i to się kończy tragicznie, popełniają samobójstwa. No i to pokazuje problem tej konkretnej grupy społecznej. To w ogóle jest fascynujące zjawisko. Jak państwo zobaczą sobie wyniki tych wyborów, to jedną z głównych takich czynników dzielących Amerykanów jest a. wykształcenie, a b. płeć. Kobiety, zwłaszcza kobiety z wyższym wykształceniem, głosują na demokratów. Mężczyźni, zwłaszcza mężczyźni z gorszym wykształceniem,
wykształceniem głosują na republikanów. Ale podział też płciowy jest, no jest wyraźny, on już jest wyraźny od dość dawna. I zwraca się coraz częściej uwagę, co na lewicy wywołuje sprzeciw, że się tym problemem zajmują, ale że jest jakieś ogromne pokłady frustracji wśród amerykańskich mężczyzn, że ten system, że oni się jakoś przestali odnajdywać w tym systemie. Mniej amerykańskich chłopców uzyskuje wyższe wykształcenie, kobiety mają tutaj przewagę. No i oni szczególnie są podatni na tą frustrację. Ten kryzys męskości w Stanach Zjednoczonych jest faktem, to znaczy on generuje skutki polityczne, a śmierci z rozpaczy, no to jest jakiś przejaw tego zjawiska. To znaczy, że ci ludzie jakoś się nie odnajdują. I to nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że tylko faceci w Ameryce mają problemy, tylko że to jest pewna grupa społeczna, u której to zaobserwowano i tylko tyle. No nie tylko tyle, bo ty też przywołujesz na przykład ten haniebny dla mnie przykład, a jednocześnie będący chyba emanacją takiego najbardziej drapieżnego turbokapitalizmu, mianowicie to, co robiła firma farmaceutyczna Purdue Pharma, prawda? To może też słowo na ten temat, bo to jest... To bym polecał Państwu, jeżeli skorzystacie z podcastów i słuchacie, to mamy odcinki na ten temat, na temat kryzysu opioidowego, bo to jest po prostu fascynująca historia. Bo tam się skupiają różne problemy Stanów Zjednoczonych w tym kryzysie. Mamy firmę, która wymyśla lek, przeciwbólowy lek. I lek, który jest początkowo dopuszczany tylko dla pacjentów terminalnych, chorych na raka, ze względu na jego moc i uzależnienie, bo oparty na heroinie. Ale później znajdują nowy środek, równie silny, a silniejszy nawet niż heroina i udaje im się załatwić, także dzięki przekupstwu, zgodę tej agencji Food and Drug Administration na dopuszczenie tego leku. Istota tego leku ma polegać, jego rewolucyjność ma polegać na specjalnej takiej powłoce, która sprawia, że ten lek uwalnia się powoli. W związku z tym bierzecie jedną tabletkę i 12 godzin w teorii was nie boli. I dlatego też mówią, że on jest, dzięki temu jest bezpieczny. Ten lek cieszy się ogromną popularnością, tylko ma w sobie taką dawkę tej substancji czynnej, że jak skruszymy tabletkę i sobie zaaplikujemy ją od razu, czyli nie będzie się ta substancja uwalniała powoli, no to daje solidnego kopa, to znaczy jest po prostu narkotykiem. I ten lek staje się hitem. Z jednej strony dla ludzi, którzy faktycznie go łykają po to, żeby uniknąć bólu, ale z drugiej strony po prostu wchodzi na rynek jako narkotyk. Jest kupowany przez podstawianych ludzi i później rozprowadzany przez mafię jako narkotyk. No jest hitem, jest bardziej popularny niż Viagra, ten OxyContin w pewnym momencie. Generuje ogromne, ogromne zyski. Ale oprócz tego, że jest wykorzystywany na czarnym rynku, to okazuje się, że obietnica składana przez producentów, jakoby lek, ze względu na to, że uwalnia się powoli, nie miał właściwości uzależniających, okazuje się nieprawdą. Nawet ludzie, którzy przyjmują go na prawdziwy ból i zgodnie z wytycznymi, zaczynają się uzależniać, potrzebują coraz mocniejszych dawek. W momencie, kiedy firma uczulona na te skutki już, jak gdyby mająca kłopoty, zmienia jego konstrukcję tak, że nie da się go już rozkruszyć i przyjmować jako narkotyku, żeby sobie dać kopa, to nagle ci ludzie, którzy uzależnili się od niego w ten czy inny sposób, no zaczynają szukać zamienników i wchodzą na czarny rynek po inne leki, wtedy wjeżdża nam też na rynek czarny fentanyl i stąd jest ta w dużym skrócie ta epidemia, jedna z jej przyczyn. Jedno tylko dodam, to znaczy też się trzeba zastanowić, dlaczego lek przeciwbólowy był tak popularny w Stanach Zjednoczonych. A no dlatego, że wielu ludzi, biedniejszych zwłaszcza, nie ma dostępu do służby, znaczy do opieki zdrowotnej i kiedy spadnie coś na nogę albo jest jakaś inna kontuzja, no to zamiast wziąć urlop i albo korzystać z opieki zdrowotnej, no to trzeba leczyć się objawowo i w związku z tym taki środek silny przeciwbólowy jest jedynym rozwiązaniem. Stąd on tak mocno uderzył w te najbiedniejsze społeczności, głównie społeczności początkowo białych. Fentanyl to już jest
problem między, jak gdyby ogólny, ale początkowo to byli biali Amerykanie, którzy byli głównie ofiarami. Żeby uzmysłowić skalę tego zjawiska, jeżeli się nie mylę, rocznie w związku z uzależnieniem od fentanylu ginie około 100 tysięcy Amerykanów każdego roku właśnie z tego powodu. Znaczy dla mnie jeszcze inna statystyka była uderzająca, jak amerykańska straż, znowu służba graniczna, opublikowała dane bodaj z 2022 roku, mówiące, że oni przechwycili na granicach ilość fentanylu wystarczającą do zabicia wszystkich Amerykanów i jeszcze by trochę zostało, bo to jest naprawdę bardzo silny lek, to znaczy tam kilka gramów wystarczy, żeby człowieka zabić, więc oni przechwycili większą ilość niż potrzebna do zabicia wszystkich Amerykanów, nie tam dorosłych, takich czy innych, wszystkich. Mam nadzieję, że Państwu podoba się, jak tu kreślimy ziemię obiecaną, jaką jest Ameryka. Kontynuujemy. Kolejna rzecz to... Ona jest fascynująca. Ja może to jest kwestia naszego... No wiadomo, że to jest kwestia spojrzenia, bo ja jestem w stanie Państwu powiedzieć i Państwo sami pewnie to wiedzą, wiele takich pozytywnych rzeczy o Ameryce, które przeczą naszym czarnym scenariuszom właśnie dotyczącym tego, że tam się coś złego dzieje. Wciąż wspaniałe uniwersytety, wspaniałe firmy. Ale też potwornie drogie, o czym też piszesz i nie na kieszeń przeciętnego Amerykanina, prawda? No znowu, Przepraszam, Piotrze, że się czepiam, ale wydaje mi się właśnie, to jest kolejne pytanie, które mi się teraz nasuwa. Czy ty nie masz poczucia, że to, a naprawdę warto tą książkę przeczytać chociażby dlatego, że ona kataloguje te wszystkie ciężkie patologie. To nie jest tak, że to są jakieś drobne wady tego amerykańskiego systemu. Czy ty jednak, Łukasz, nie masz poczucia, że ty rozbijasz w pył ten mit Ameryki w oczach Polaków jako ziemi obiecanej? Nie, ale Polacy, to widać w sondażach, że są często bardziej... mają lepsze zdanie o Stanach Zjednoczonych niż Amerykanie. Szczególnie to widać wśród młodych Amerykanów. Znów no, trzeba spojrzeć do danych, no i coś się dzieje. To znaczy może my źle diagnozujemy przyczyny, jasne, ale mówię my, bo w podcaście też o tym mówimy często, ale no, jak się porówna, zada pytanie, czy uważa, że Stany Zjednoczone są najwspanialszym krajem na świecie, no to Amerykanie starszego pokolenia odpowiadają tak, absolutnie w ogromnej większości. Natomiast ci młodsi coraz częściej mówią, że nie, że co najmniej tak samo dobrym jak inne lub w ogóle, że jest słabsze. Więc coś się stało. Wiara w to, że wykształcenie jest przepustką do lepszego życia, także spada i to widać wśród Amerykanów. Wiara w to, że twoje dzieci, jak będziesz ciężko pracował, będą miały lepiej niż ty, też spada. No więc to są jak gdyby takie fundamenty dla amerykańskiego społeczeństwa, przekonanie, że nawet jak dzisiaj jest słabo, to jak będę ciężko pracował, jestem się w stanie wybić, bo Ameryka stwarza szansę dla każdego, no a nie stwarza. No to jak nie stwarza, to się rodzi frustracja, a ta frustracja ma później skutki polityczne. A ta frustracja często bierze się z potężnych nierówności dochodowych. Z jednej strony mamy garstkę miliarderów, którzy poruszają się prywatnymi odrzutowcami. Z drugiej strony całą rzeszę, armię Amerykanów, którzy żyją od pensji do pensji, jak to oni mówią, from paycheck to paycheck. I każdy nieprzewidziany wydatek, chociażby na dentystę albo jakieś prześwietlenie może oznaczać wizję bankructwa. Jak trudna jest tutaj sytuacja? W sensie jak wielka jest nierówność wśród Amerykanów? Znowu można spojrzeć na różne statystyki. Na przykład w oczekiwanej długości życia można spojrzeć. I ta oczekiwana długość życia zależy od różnych czynników. Jednym z nich jest jakość opieki zdrowotnej, ale no też może być oczywiście przestępczość w danym regionie. Ale te różnice są gigantyczne pomiędzy poszczególnymi stanami. To znaczy mamy stany na poziomie absolutnie topowych państw europejskich, a mamy no, na poziomie, nie wiem, jakiejś Albanii, prawda? Więc te różnice, a już jak zejdziemy na poziom hrabstw czy dzielnic miast, no to już w ogóle bywa, że no, w Chicago są dzielnice z oczekiwaną długością życia na poziomie Afganistanu, nie? Więc te nierówności są duże i ktokolwiek był w Stanach, to chyba wie, to widzi, no nie wiem, no. Ja miałem niedawno okazję byłem w Detroit, no to różnica między centrum, czy takim tym obszarem miejskim w Detroit, a później przedmieściami jest gigantyczna. No więc różnice, tak się mówi, czy można tak mówić, że może nie są tak wielkim problemem, dopóki panuje przekonanie, że nawet jak dzisiaj jest mi źle, to może jutro będzie mi lepiej, bo jest szansa. Ale jeżeli tego nie ma i czuje ktoś, że się odbija od ściany, no to znowu kończymy na tym problemie, na problemie frustracji. Różnice są nie tylko zarobkowe,
wśród Amerykanów, ale są też majątkowe. I tutaj wchodzi jeszcze czynnik rasowy. To znaczy wciąż, jak się mówi, że po tylu latach to już dajcie spokój z tymi kwestiami rasowymi, bo ile można, no to wciąż znowu w danych wynika, że przeciętny majątek czarnej rodziny jest 10-krotnie mniejszy niż przeciętny majątek rodziny białej. No jest jakiś problem, to znaczy można szukać różnych wyjaśnień tego problemu, można powiedzieć, że a czarni tacy są i w ogóle, no nie wiem, czy to jest słuszne, nawet wiem, że to nie jest słuszne, więc trzeba szukać jakichś strukturalnych przyczyn, dlaczego tak się dzieje, systemowych, no i w książce też trochę o tym jest. Łukasz, będąc mniej więcej w 3/4 tej lektury, już mocno zafrasowany losem Ameryki, szukałem rozdziału, który nagle tchnie we mnie entuzjazm i natknąłem się na twój rozdział o bezdomności w Stanach, gdzie opisujesz, że zresztą powołując się na Nomadland, ten reportaż Jessica Bruder, który został przeniesiony na ekran, gdzie opisujesz, że coraz trudniej jest Amerykanom, którzy nawet całe życie pracują i nie są dotknięci jakimiś patologiami typu alkoholizm. Oni mają wielki problem, żeby pozwolić sobie na dach nad głową. Część z nich mieszka w kamperach. Dlaczego jest tak trudno, żeby... No to są... Tam ona pisze w tym... Ja bardzo polecam Państwu książkę, która jest notabene w wydawnictwie Czarne wydana, a nie film. Dlaczego? Bo w tym filmie on romantyzuje tę całą sytuację. To znaczy tam jest napięcie wśród tych ludzi, którzy nie chcą przyznać sami przed sobą albo przed rodziną, że oni są tak naprawdę bezdomni, więc oni mówią, że oni wybierają wolność, że oni są właśnie tymi nomadami, że nie są bezdomni, tylko oni tak podróżują. Ale de facto no, po prostu nie stać ich na dom. I w książce to jest moim zdaniem za bardzo tak właśnie romantyzowane jako przejaw wolności. W filmie. Natomiast w książce te przyczyny są lepiej pokazane i są wymienione. No to są albo właśnie choroba, która nagle sprawia, że orientujesz się, że twoje ubezpieczenie nie pokrywa leczenia. I tu znów można sięgnąć do danych. Stany Zjednoczone wydają 18% PKB na służbę zdrowotną i mają 30 parę milionów ludzi, którzy nie są ubezpieczeni. Nie? My w Europie wydajemy, nie wiem, 9, 7, w Polsce 6 i coś. I wiadomo, system nie jest najdelikatniej mówiąc doskonały, ale w kryzysowej sytuacji można z tej bezpłatnej służby zdrowia skorzystać, a w Stanach po prostu przychodzi rachunek. Po 6 latach ten człowiek umiera. Przepraszam, że w Polsce... Dobrze, to chodzi o to, że w Stanach Zjednoczonych dostaje... Oczywiście, zgadzam się z panem, że... W Stanach Zjednoczonych idzie pan na powrotowie do szpitala, Dobra. Albo nie idzie pan do dentysty przez całe życie, bo pana na to nie stać. W związku z tym w wieku 30 lat nie ma pan zębów. Znowu, niech pan sięgnie do tych książek, które tam są z tyłu. To jest... Za jakiś czas, za chwilę przejdziemy do tej części, dobrze, gdzie państwo będziecie... 18% PKB wydawane na zdrowie, długość życia oczekiwana w Stanach Zjednoczonych niższa niż w większości krajów Europy. Nie wiem, no, oczywiście są ludzie, którzy skorzystają świetnie ze swojego ubezpieczenia, mają niezłe ubezpieczenie zdrowotne, ale jest wielu takich, którzy fizycznie go nie mają, po prostu nie mają. Albo mają takie, które nie obejmuje. Jak pan mnie zapytał, dlaczego, skąd są ci nomadowie, no to tam jedna z przyczyn, które są podawane w książce, to taka, że ktoś zachorował i dostał taki rachunek, że musiał się z domu pozbyć, bo nie było go stać na opłacenie tego. Czy ci nomadowie istnieją? Tak, byłem w tym miejscu, w którym się oni gromadzą, opisanym też w książce, to jest w stanie Arizona, wyleciała mi teraz nazwa tego miejsca, ale to jest generalnie pole, to znaczy pustynia taka, w której oni mają swoje spotkania takie doroczne, zjazdy, chyba na przełomie stycznia i lutego i tam przyjeżdża około miliona osób. I zresztą dociera tam Jessica Bruder, która sama... Tak. No ja na podstawie tej książki kampera, właśnie tam chciałem pojechać, zobaczyć. Byłem trochę spóźniony, zostały już resztki takich, tylko tych kamperów pojedyncze, no, ale to jest zjawisko, no znowu, Stany są ogromnym krajem, w związku z tym milion nawet w tym miejscu na ponad 300 milionów, 330 milionów Amerykanów, może to nie być dużo, no, ale z drugiej strony to są obiektywnie duże liczby, relatywnie do społeczeństwa może nie tak wiele, ale duże, no 30 kilka milionów bez ubezpieczenia,
Nie wiem, jak państwo to oceniają, dużo, mało. I jest wielu takich, którzy się z panem absolutnie zgadzam. To, o czym wspominałem, że tam są i wspaniałe uniwersytety, i wspaniałe szpitale, i absolutnie przełomowe technologie tam także powstają. Pytanie, na ile one są dostępne. Już za chwilę przekażę też państwu głos, tak jak obiecałem, ale oczywiście rekomendując ten reportaż Jessica Bruder, bo jest świetny, polecam bardzo mocno książkę Stany Podzielone Ameryki, o której dzisiaj rozmawiamy z autorem. I kolejny, uważam, wyjątkowo ważny i bardzo ciekawy rozdział dotyczy mediów. Kondycji mediów, która zmienia się znowu w niezbyt korzystnym kierunku, ewoluuje, co jest związane z pojawieniem się mediów społecznościowych, ale też coraz gorszą kondycją tych mediów lokalnych. Rzuć może proszę trochę światła na ten wątek, bo on dla zdrowia demokracji i w ogóle do funkcjonowania społeczeństwa jest też kluczowy. Tam jest kwestia, znaczy to jest jeden z wyzwań oczywiście, jedno polega wszędzie, to znaczy, że media tradycyjne, takie papierowe, na przykład właśnie papierowe, czy nawet telewizje mają problem z przyciąganiem ludzi, że ten krajobraz medialny jest poszatkowany, że ludzie korzystają z mediów społecznościowych do pozyskiwania informacji, ale jeden z ciekawych wątków to jest właśnie kondycja mediów lokalnych w Stanach Zjednoczonych. No i to te media lokalne upadają. Jeden po drugim lub są przejmowane przez jakieś większe koncerny, no i de facto zamieniane w taki lokalną gałąź jakiegoś narodowego medium, przedrukowują po prostu opowieści i artykuły z tego medium. O co tutaj chodzi? Chodzi, znaczy, jakie są konsekwencje? Mówiąc w takim największym skrócie, to albo powstają takie pustynie medialne, gdzie ludzie w ogóle nie mają dostępu do takiej lokalnej prasy, ale też tak jak w Stanach Zjednoczonych kiedyś się mówiło, że all politics is local, że wszystko się to ostatecznie sprowadza do tego, co dzieje się w mojej najbliższej okolicy. To teraz all politics is national, że ludzie oceniają politykę z perspektywy tego, co widzą w Waszyngtonie. To jest ten element przynależności partyjnej staje się kluczowy, to znaczy Amerykanie bardzo długo, znowu to widać w danych, głosowali różnie, mają dwie swoje partie, ale potrafili zagłosować na prezydenta republikanina, a na swojego kongresmena demokratę, czy na swojego gubernatora demokratę. Nie było to wielkim problemem. To się nazywa split ticket voting i było rzeczą powszechną. Wygrywał taki na przykład Richard Nixon, ale demokraci mieli większość w obu izbach w kongresie. Nic nadzwyczajnego. Natomiast teraz to głosowanie i ta taka afiliacja partyjna jest od góry do dołu. To znaczy, jak lubię mojego prezydenta republikańskiego czy demokratycznego, to na wszystkich głosuję, na jedną lub drugą partię. No a to sprawia, że też taki przestrzeń do porozumienia międzypartyjnego staje się mniejsza. No to znaczy, te partie nie bardzo ze sobą współpracują, bo politycy jednej czy drugiej nie mają w tym specjalnego interesu, ale to szerszy temat, znowu systemowy. Jest bardzo ciekawie opisany, zresztą tam jest jedna taka, jest wiele ciekawych myśli, ale ta jedna, która mi bardzo zapadła, to, że te algorytmy mediów społecznościowych promują taki bardzo zaangażowany, emocjonalny przekaz, co sprawia, że często opinia kompetentnego fachowca w ogóle się nie przebija, a emocjonalnego dyletanta jest na ustach wszystkich. Jasne, ale to jest wszędzie, ale w Stanach dochodzą jeszcze inne elementy do tego, na przykład ten system dwupartyjny w Polsce, jak państwo są sfrustrowani i nie podobają się państwu te dwie największe partie, nie? No to możecie zagłosować na kandydata partii trzeciej, czwartej czy piątej i jest duża szansa, że oni się znajdą w parlamencie i jakoś wasz głos będzie reprezentowany. No w Stanach Zjednoczonych nie ma tej trzy, znaczy są, ale one nie są obecne w polityce, bo system jest tak skonstruowany, że sprzyja istnieniu dwóch dużych partii, a nie partii PSL czy nie wiem, Konfederacja nie mają racji bytu w Stanach Zjednoczonych, bo mają poparcie powiedzmy na poziomie 15, 11, 10% i w związku z tym w systemie, w którym kraj jest podzielony na okręgi wyborcze i zwycięzca tylko dostaje się do kongresu, no to ktoś, kto ma w całym kraju poparcie 15%, nie zdobędzie żadnego miejsca, nie? W tym kongresie. Więc taki system sprzyja istnieniu dwóch dużych partii, bardzo właśnie zróżnicowanych w teorii wewnętrznie, ale to też sprawia, że
No, gdzie szukać? Jak zaznaczyć partiom, że wam się nie podoba to, co robić, to, co one robią, bo nie macie trzeciej, na którą możecie zagłosować? No, zaznaczacie to w prawyborach. Czyli w momencie, kiedy partia wybiera swojego kandydata na kongresmena. Jesteście sfrustrowanym wyborcą Partii Republikańskiej, uważacie, że nie dostarcza, no to w prawyborach zagłosujecie na kandydata czy kandydatkę bardziej radykalną, przesuwając tę partię coraz bardziej w prawo, a wśród demokratów na lewo i te partie nam się będą rozjeżdżać. A też Stany są podzielone bardzo geograficznie, co państwo może widzą na mapach, i wiele jest okręgów, coraz więcej jest okręgów, w których przedstawiciel tej drugiej partii nie ma w ogóle czego szukać. W ogóle nie ma szans na zwycięstwo, w związku z tym gra toczy się tylko między przedstawicielami mniej lub bardziej radykalnymi tego jednego ugrupowania. Łukaszu, i tak docieramy do kwestii już wcześniej odrobinę zasygnalizowanej, powszechnej dostępności do broni. Kiedy słyszysz, no, że najlepszym panaceum na to, żeby zapobiec kolejnej strzelaninie, w wyniku której zginie bardzo wielu niewinnych cywilów, jest jeszcze większe dystrybuowanie, czy udostępnienie jeszcze bardziej broni, to jak reagujesz? No, to znaczy Stany Zjednoczone są pod tym względem specyficzne. To znaczy ktokolwiek by tam wyszedł i powiedział, że się nie zgadza na dostęp do broni, no to nie ma czego szukać. To niezależnie, czy jest politykiem Partii Republikańskiej, czy Partii Demokratycznej. Więc nikt poważnie w polityce funkcjonujący nie formułuje takich wezwań. To, o co się toczy dyskusja, to jak łatwy ma być ten dostęp, a nie czy on ma być. To znaczy jak długo ma być, może dać sobie większy czas na weryfikowanie, jakie rodzaje broni mogą być dostępne. Jacy ludzie nie powinni mieć prawa, wąskie grupy, nie? Skazani czy osoby oskarżane czy stosujące przemoc domową i tak dalej, i tak dalej. A nie czy broń ma być dostępna, czy nie ma być dostępna. I to, o czym w książce piszę i na co warto zwrócić uwagę i co jest sprzeczne z tym, co obecnie w Stanach się mówi, że to jest jakieś święte prawo, taki absolutny niepowszechny dostęp do broni, no historycznie nie. To znaczy regulacje ograniczające dostęp do pewnych typów broni, czy do przede wszystkim do pewnych typów, czy ograniczające dostęp pewnym ludziom do broni, nie są w historii Stanów Zjednoczonych niczym niezwykłym. Były wprowadzane, czy dotyczące sprzedaży broni, gdzie można, jak można tę broń sprzedawać. Nie jest to nic dziwnego, ale od tak mniej więcej 40 lat no, postępuje taki proces upowszechniania się tego dostępu do broni. No i tych sztuk broni jest w Stanach, jak państwo dobrze wiedzą, więcej niż ludzi. Proszę państwa, to jest ten moment, żebyście państwo mogli skorzystać z obecności tak ciekawego autora, o którym bardzo dobrze wypowiada się Ann Applebaum, więc nie marnujcie tej okazji. Proszę zasygnalizować koniec zadania pytania, podnieść rękę tam. Chyba pan miał tutaj mikrofon. Tak, już możemy zacząć od pana może. Dobry wieczór, dziękuję, że pan przybył do stolicy intelektualnej Polski, jaką jest Wrocław, i do serca, jaką jest Klub Proza tego miasta. Pierwsza niedokładność. Wall Street przeznaczyła 900 milionów na kampanię pani Harris, a kampania prezydenta elekta Trumpa zdobyła 300 milionów. Jak państwo myślicie, skąd te dysproporcje? Dlatego, że Trump, ta administracja może doprowadzić do tego, że musimy zdać sobie sprawę, jak wygląda PKB Stanów Zjednoczonych. Że tam się obraca dolara i bardzo szybko się ma 0,18 centów z dolara. To jest obrót pieniędzmi. Jeżeli 20% tych zysków zostanie przeznaczone na budowę infrastruktury firm, które będą produkować, produkcja must be, to mamy szansę w tym pojedynku, który nas czeka z Chinami, o dominację ekonomiczną w świecie. Ponieważ w Chinach to wygląda w taki sposób. Produkujesz baterię do zegarka, przystawiają ci pistolet do głowy i mówią, teraz będziesz produkował baterie do samochodów elektrycznych. A później przystawiają pistolet do głowy i mówią, a teraz będziesz produkował baterie ważące 2 tony do systemów energetycznych. W Stanach Zjednoczonych tak nie można zrobić. Nie wierzę, że tej administracji się to uda. Jeżeli się uda, to nasz świat
geokultura basenu Morza Śródziemnomorskiego się ocali w ciągu najbliższych 30 lat. Kwestia systemów zdrowotnych. Prośba, żebyśmy troszeczkę w nurcie Q&A zmierzali do pytania. Proszę bardzo, to może ja się pomyliłem, jeżeli chodzi o te sumy 900 milionów i 300 milionów. Nie wiem, to muszę sprawdzić. To znaczy Kamala Harris na pewno miała więcej pieniędzy jako kampania, bo tu mamy różne źródła finansowania. Na kampanię zebrała Harris dużo więcej pieniędzy niż Trump, ale są jeszcze zewnętrzne instytucje, które finansują tę kampanię i na które można też wpłacać bez ograniczeń. No Harris, zarówno Trump, jak i Harris mają sporo takich drobnych darczyńców. Drobni darczyńcy to są do 200 dolarów, ale Harris pod tym względem biła absolutne rekordy, także od tych drobnych darczyńców. Jeśli chodzi o milionerów, no to oczywiście pan o miliarderów, to sprawdzał mój kolega Piotr Tarczyński, to tutaj te donacje były większe, pojedyncze. To znaczy zarówno Elon Musk, jak i pani Adelson dali Trumpowi więcej. No Musk około 170 milionów dolarów. Natomiast oczywiście zarówno demokraci, jak i republikanie mają swoich przedsiębiorców, miliarderów, którzy ogromne sumy na te kampanie przeznaczają. Co do infrastruktury, to jest kolejna rzecz. To znaczy, jak państwo pojadą do Stanów Zjednoczonych, to ta infrastruktura z jednej strony bywa imponująca. To znaczy drogi i mosty i tak dalej, ale z drugiej strony no, wiele z tej infrastruktury ma już swoje lata i ona się zwyczajnie sypie. Potrzebne są w niej inwestycje. Stąd ta wielka ustawa przegłosowana jeszcze przez Bidena, znaczy za administracji Bidena, ten nazywana oczywiście w celach marketingowych Inflation Reduction Act, czyli ustawa o redukcji inflacji, która ma przeznaczać jakieś ogromne pieniądze na inwestycje nie tylko w infrastrukturę, ale także w te tak zwane zielone technologie. Natomiast oczywiście miliarderzy wspierają jedną i drugą stronę, także dlatego, że liczą na te kontrakty rządowe i na to, że się tym posilą. No nie mam co do tego żadnych wątpliwości. No Elon Musk, jego głównym klientem firmy SpaceX jest amerykański rząd, no więc ich wpływ na politykę jest oczywiście, mają tam w tym interes, ale też warto zwracać uwagę, że ogromne pieniądze teraz w ostatnich latach dzięki temu, że możemy wpłacać przez internet czy łatwo przekazywać pieniądze, to ogromne środki idą także od tych drobniejszych darczyńców. Oglądał pan film dzisiaj, ja go znam w wersji angielskiej. Ten film został oczywiście, zdajemy sobie sprawę, dlaczego został zrobiony, ale chyba... Ale jaki film? Pan mówił o tych grach wojennych, War Games. War Games, tak, dokumentalny. Tak, dokument. Po wojnie w Wietnamie... Prezydent Ford w 1975 roku podpisał bill i w Stanach Zjednoczonych się lepiej traktowało emigrantów z Wietnamu niż weteranów wojny wietnamskiej. I to tak było do bardzo niedawna. I tutaj się pojawia się grupa paromilionowa już sfrustrowanych mężczyzn i ich rodzin, byłych weteranów, którzy mogą być pożywką właśnie dla różnego rodzaju grup terrorystycznych, czy powiedzmy grup niezadowolenia. I to jest i będzie poważny problem w Stanach Zjednoczonych. Także, ale to się wiąże z tym, że administracje zarówno Partii Demokratycznej, jak i Partii Republikańskiej bardzo źle traktowały swoich weteranów. A co pan o tym myśli? Ja się zgadzam, to znaczy po wojnie w Wietnamie, no to jeszcze za Nixona zniesiono powszechny draft do wojska. Jest to teraz armia oparta na tych, którzy się zgłaszają. I oczywiście są w niej nadreprezentowane, no kto się zgłasza do tego wojska, są w niej nadreprezentowane grupy biedniejsze, które rzeczywiście, dla których ta armia
pobyt w armii ma być przepustką do lepszego życia. Idziesz do wojska, odbywasz służbę, ale później wiążą się z tym pewne jakieś benefity, które dają ci szansę. No najlepszym tego przykładem, znowu nie moje słowa, tylko samego zainteresowanego, jest obecny wiceprezydent elekt, który z takiej biednej, białej rodziny się wywodzi, który sam twierdzi, że to właśnie pobyt w wojsku dał mu tę szansę. Podał mu kredyt na studia i dał mu możliwość później awansu społecznego, ale jednocześnie wielu ludzi, którzy wracają z wojska, z wojny, sobie z tym nie radzi, czy nie umie z tego wykorzystać, albo ma po prostu, jest niezdolna ze względu na to, co widziała na wojnie, czy to psychologiczne konsekwencje, czy fizyczne. I faktycznie są ci ludzie pożywką, czują się oszukani przez system, czują, że ich kraj się nimi nie zajmuje. I jako, że tych ludzi, tych weteranów się produkuje w bardzo dużej liczbie, no bo ze względu na wojny, ze względu na zapotrzebowanie na wojsko i ze względu na to, że to nie jest tak, że ktoś idzie do wojska i tam zawsze jest 30 lat, tylko to są czasami kontrakty kilkuletnie, no i ten ktoś wraca na rynek pracy, powiedzmy, tam się nie odnajduje i zgoda, no ma pan rację, to znaczy jest potencjalnie może być podatny na tego rodzaju przekaz. W zeszłym roku też był film pokazujący właśnie te bojówki amerykańskie, te prawicowe organizacje uzbrojonych ludzi i one się w dużej mierze składają właśnie z weteranów, przez co są tym bardziej niebezpieczne, no bo ci ludzie mają doświadczenie w walce i umieją tym zarządzać. Padła jeszcze, proszę Państwa, padła jeszcze kwestia mam taką broni. Prośbę, żebyśmy też dali szansę innym uczestnikom. To może ostatnie. Zadaję ostatnie pytanie, ale jest ważne. Mamy demokrację. Jasne, proszę lubię bardzo. Proza. Proszę super. Bardzo. 98% ludzi, którzy ginie w Stanach Zjednoczonych, ginie z powodu porachunków gangów. Afroamerykanie zabijają Afroamerykanów, Latynosi, Latynosów. Tego nie widzimy w przekazie telewizyjnym. To, co widzimy, to widzimy psycholi, którzy strzelają do ludzi w supermarketach, czy dzieci, które strzelają do siebie w szkole. A czemu przekaz medialny jest taki zafałszowany, jeżeli chodzi o skalę zabój w Stanach Zjednoczonych? No ale nie jest do końca zafałszowany, bo jak pan, no nie ma gangów, nie wiem, w Polsce, w Wielkiej Brytanii nie ma gangów, we Francji nie ma gangów, a liczba ofiar przemocy z broni palnej relatywnie do populacji oczywiście jest wyższa w Stanach Zjednoczonych. Po prostu, no więc i też samobójstw i też ofiar. Oczywiście wiele z tych śmierci to są wynikające z przestępczości, no ale co możemy porównywać te różne kraje, widzieć i widać, że po prostu więcej osób ginie z broni palnej w Stanach niż nie w Stanach. No przyczyna jest jedna, bo dostęp do tej broni jest po prostu bardziej powszechny. I tyle. No, czy ktoś zakaże w Stanach dostępu do broni? To powiedziałem, absolutnie nie. Ale jak spojrzymy sobie na przykład na dane, na pytania sondażowe, czy ty, drogi respondencie, jesteś za tym, nie żeby zakazywać, tylko żeby obowiązkowe były weryfikacja osób kupujących broń. Czy jesteś za tam dłuższym okresem, żeby służby miały na weryfikację osoby kupującej broń? To ogromna większość Amerykanów, znów niezależnie od barw partyjnych, popiera takie rozwiązania. Ale z drugiej strony nikt nie powie w Stanach, ubiegający się o urząd prezydenta na przykład, że jest za zakazem broni w ogóle. Pani Harris w tej kampanii powiedziała, że ma Glocka i ktokolwiek przyjdzie do jej domu, to ona go zastrzeli. Tak? No to... To jak gdyby nie, i powiedziała to z Oprah Winfrey chyba w wywiadzie, no nie pomnę w tej chwili, ale takie słowa padły, więc to jest inny typ, inna kultura i inne podejście do broni, dlatego samobójcze byłoby politycznie zgłoszenie postulatu zakazu, ale na przykład zakaz broni, dostępu do broni półautomatycznej, który obowiązywał w latach tam 94-2004, no to już jest postulat Partii Demokratycznej. Proszę Państwa, kto z Państwa, tu widzę, zgłasza się tam z tyłu ktoś.
Dzień dobry. Ja chciałem zapytać z uwagi na, na wyniki wyborów, które były, czyli wygraną Trumpa i wygrane też w obu izbach. Jak realnie pan widzi realizację Project 2025, jeżeli chodzi, oczywiście w całości prawdopodobnie to się nie wydarzy, natomiast jaka może być to skala, jeżeli chodzi o realizację? Dziękuję. Chciałem zerknąć, bo wydaje mi się, że izba jest jeszcze niepewna, to znaczy jest ogromna szansa, że Republikanie będą mieli większość, ale nie jest to jeszcze pewne. Teraz patrzę na New York Times, mają 212 w tej chwili, a demokraci 200, do większości jest potrzebne 218, więc duża szansa, że będą mieli tą większość, ale tego jeszcze nie wiemy. Na pewno mają prezydenta i na pewno mają większość w Senacie. Nadzieja umiera ostatnia. No, takie są wyniki, nie wiem, trudno z nimi dyskutować. Natomiast realizacja tego projektu, proszę pamiętać, że ten system jest skonstruowany tak, że on daje ogromne pole manewru czy możliwości blokowania mniejszości. Czyli mniejszość ma duże szanse, żeby blokować te poszczególne ustawy, co oczywiście rodzi frustrację czy to jednych, czy to drugich, w zależności od tego, kto ma prezydenturę. Ale ustawa nie przejdzie przez Senat bez poparcia 60 senatorów, a tylu Republikanie mieć nie będą. Mogą realizować wiele innych swoich projektów. Są wyjątkowe ustawy przegłosowywane zwykłą większością w Senacie. Demokraci próbowali upchnąć w takie ustawy, jak najwięcej się dało. Ale to jest ograniczone. W związku z tym są inne metody zmieniania tego systemu. Jedną z największych nagród w amerykańskiej polityce i obietnic składanych przez kandydatów są nominacje sędziowskie. I one oczywiście będą przechodzić, nominacje czy to do Sądu Najwyższego w wyjątkowych okolicznościach, czy to na urzędy sądu, na sędziów federalnych. I to na pewno będzie realizowane. I to także na dłuższą metę zmienia system. Nie dlatego, że powstaje nowa ustawa, tylko dlatego, że obowiązujące prawo jest reinterpretowane przez sądy w jednym czy w drugim kierunku. No, najlepszym tego przykładem jest reinterpretacja obowiązującego od 1973 roku prawa do przerywania ciąży. Mamy nową większość w Sądzie Najwyższym, która zdecydowała, że teraz to prawo będzie interpretowane inaczej. Nikt nie uchwalił nowych przepisów, tylko po prostu zrewidowano istniejący wyrok sądu, więc tak też można sprawować władzę. Więc odpowiadając krótko na pytanie, ustawami się nie da, ale można wprowadzać na przykład executive orders, czyli dekrety prezydenckie, które częściowo regulują jakiś obszar i w ten sposób rządzić. Można wprowadzać jakieś rozwiązania i później czekać, aż te rozwiązania będą zakwestionowane w sądzie, a Sąd Najwyższy ma w obecnym momencie bardzo wyraźne skrzywienie konserwatywne. Wydaje się, że będzie sprzyjał obecnej administracji. Proszę państwa. Skorzystajcie państwo z tej szansy. Naprawdę zachęcam. A skoro się zastanawiacie, to ja w międzyczasie zapytam o coś, co dla Polski jest chyba szalenie ważne. Jak sądzisz, co się wydarzy w kwestii ukraińskiej w momencie, kiedy Trump już obejmie władzę? Prezydent Zełenski próbuje w jakiś sposób się pozycjonować w tej nowej sytuacji. Ma nadzieję, że jakoś przekona go do takiego pokoju opartego o siłę, tak jak on to mówi. Czy ty jesteś pesymistą w tej kwestii, czy nie? No, pokój oparty o siłę, peace through strength, to jest nawiązanie do Ronalda Reagana. No i w ten sposób, rozumiem, Zełenski próbuje wpłynąć na republikanów. No ale znów widać wyraźnie w sondażach, że Amerykanie no, nie mają ochoty na to, żeby ich kraj był bardzo zaangażowany w świecie, że ta frustracja, którą wyraża Trump i która rezonuje w amerykańskim społeczeństwie, że Ameryka jest państwem wykorzystywanym przez swoich sojuszników także, to znaczy, którzy korzystają z parasola ochronnego, ale nie płacą, sami się nie zbroją, sami nie dbają o własne bezpieczeństwo, to widać. Widać to w elektoracie Partii Republikańskiej, szczególnie teraz, jak była ta administracja, stosunek do NATO wśród Republikanów dużo gorszy niż wśród demokratów. Co ciekawe jest odwrócenie, bo to zawsze demokraci byli uznawani, znaczy od dłuższego czasu za taką partię niechętną, raczej taką gołębią, a republikanie jastrzębią, takiego mocnego zaangażowania, promowania demokracji i właśnie budowania pokoju przez siłę. Teraz
teraz to się trochę odwróciło i Amerykanie raczej patrzą wewnątrz. No jak posłuchamy sobie wiceprezydenta elekta, no to on przedstawił taki plan na Ukrainę polegający na zamrożeniu konfliktu, stworzeniu takiej strefy zdemilitaryzowanej i przerzuceniu gro odpowiedzialności za to, co się dzieje w Ukrainie na Europejczyków. I ja myślę, że taki kierunek no jest prawdopodobny, tym bardziej, że wśród niewielu rzeczy, co do których Amerykanie się zgadzają, amerykańska klasa polityczna, jest stwierdzenie mówiące, że głównym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych to nie jest Rosja, tylko właśnie tym wyzwaniem są Chiny. I w związku z tym tam trzeba się koncentrować swoją uwagę. I są tacy, którzy mówią, w związku z tym zabieramy swój sprzęt i wsparcie w dużej mierze z Europy, i przerzucamy na ten inny teatr działań, a są tacy, którzy mówią, jako że Chiny są tak wielkim wyzwaniem, no to powinniśmy tym bardziej mieć zabezpieczone tutaj relacje z Europą, współpracę bliską z Europą, żeby być w tej konfrontacji silniejsi. A są jeszcze tacy, którzy mówią, no w ogóle świat nie powinien nas już tak bardzo interesować, bo mamy problemy wewnętrzne, czy to na granicy, czy to właśnie problemy społeczne i na nich się powinniśmy koncentrować. Chyba tą teorię o ostrym kursie wobec Chin również potwierdza ta pierwsza nominacja, o której się czyta, że Robert Lightsier, czyli ten urzędnik odpowiedzialny za handel zagraniczny obejmie tą tekę, a on jest takim radykalnym zwolennikiem ostrej konfrontacji z Chinami, prawda? Ale tu naprawdę nie ma wielkiej chyba sporu co do tego, jak, że tam jest, znaczy Biden mówił o tym absolutnie wyraźnie, mówiąc, że to jest egzystencjalne wyzwanie dla Stanów Zjednoczonych, bo zagraża temu porządkowi światowemu, który Amerykanie zbudowali po II wojnie światowej i który jest dla nich, no, moim zdaniem jest dla nich korzystny, ale zdaniem na przykład zwolenników Trumpa nie jest, ale tak czy siak jest to wyzwanie jest przede wszystkim w Chinach i wydaje mi się, że ten kurs będzie kontynuowany, może zaostrzany, co oczywiście ma także konsekwencje dla Europy, no bo Amerykanie mogą powiedzieć, że my was wspieramy tutaj w Europie jakoś i dostarczamy tego parasola ochronnego, no to teraz czas wesprzeć nas tam. Proszę państwa, czy w międzyczasie macie państwo jeszcze jakieś pytania? Jest kolejne. Ja mam może takie pytanie o trochę mniejszym kalibrze, taki z punktu widzenia trochę turysty, trochę obserwatora, no bo gdzieś podróżując po Stanach przez różne stany mam takie wrażenie, że no one są bardzo, bardzo różne od siebie i co tak naprawdę jest obecnie takim wspólnym mianownikiem, który w jakiś sposób jakby spaja ten cały ogromny kraj w jedność, bo mówimy o tym, że różnice są ogromne, że ludzie zupełnie inaczej żyją, że trudno jest powiązać jakby, nie wiem, ten Big Tech, duże miasta z ludźmi, którzy, nie wiem, gdzieś żyją na Florydzie. Jak to w ogóle wygląda? Bo mówię, patrząc na to jako turysta, obserwator, no ciężko tutaj tak na pierwszy rzut oka znaleźć jakiś taki wspólny mianownik. Ja się zgadzam z panem, to znaczy może kiedyś tym wspólnym mianownikiem była taka wizja historii Stanów Zjednoczonych, prawda, jako eksperymentu wyjątkowego budowania demokracji, niedoskonałej z początku, no taka jest opowieść o amerykańskiej historii, prawda, że no nie jesteśmy doskonali, mamy problemy, mamy niewolnictwo, ale coraz bardziej przekraczamy te granice i ta obietnica amerykańska zostaje rozszerzona na kolejne grupy społeczne. Tak? Zniesione niewolnictwo, przyznane prawa do głosowania, później przyznane prawa kobietom do głosowania, później ruch walki o prawa obywatelskie przeciwko dyskryminacji. I tak coraz doskonalsza jest ten amerykański system, coraz bardziej włączający. Ale wydaje mi się, że od lat 60. rzeczywiście jest takie przekonanie, że gdzieś ta amerykańska obietnica się sypie i jak cytowałem te badania mówiące o przekonaniu Amerykanów, że będzie im gorzej, a nie lepiej, to wydaje mi się, że one uderzają w samą podstawę tej wiary, a fakt, że no nikt już, trudno jest wierzyć w tą taką
idealistyczną wersję amerykańskiej historii, no bo za dużo już wiemy, znaczy te historie się kontestuje i taka prosta opowieść o tych mądrych ojcach założycielach, którzy stworzyli pewne podstawy i my je tak udoskonalamy, no ona się nie sprawdza. Amerykańskie społeczeństwo też jest coraz bardziej zróżnicowane. Jak sobie spojrzą państwo na kierunki migracji, znaczy imigracji do Stanów Zjednoczonych do lat tam 60. i później, no to one się kompletnie zmieniły. To już nie jest przecież Europa, tylko to jest Ameryka Południowa, to jest Azja, więc to społeczeństwo staje się coraz bardziej zróżnicowane. To wydaje mi się, że właśnie jedną z takim głęboką przyczyną tych różnych kryzysów, które obserwujemy, też jest takie przekonanie, utrata poczucia tego, kim naprawdę jesteśmy. I to widać teraz też po zwycięstwie Trumpa, że często jak się dzieje jakaś tragedia w Stanach Zjednoczonych, właśnie strzelanina czy coś, czy zamach na Trumpa w czasie kampanii nieudany, to wychodzi prezydent Biden i mówi, my tacy nie jesteśmy, that's not who we are. A teraz po tym wygranej Trumpa i też po pierwszej wygranej Trumpa, no to właśnie można było jakoś mówić, że to nie my, to taki jakiś przypadek. Ale teraz był taki artykuł też ciekawy w New York Timesie, który mówi, no to właśnie my, to znaczy jesteśmy sfrustrowani, mamy dosyć i chcemy jakichś zmian. Ten system, mamy poczucie, że ten system nie działa. No i właśnie brakuje nam czegoś, co by było spajające i w związku z tym generowało szacunek dla tych podstawowych instytucji. To jest kolejna rzecz, o której nie wspomnieliśmy. Zaufanie. W Polsce też mamy z tym oczywiście ogromny problem, ale zaufanie do podstawowych instytucji systemu demokratycznego, czyli od mediów, począwszy przez Izby Kongresu, Senat, Izby Reprezentantów, po prezydenturę, po sądy, to wszystko jest dużo niższe dziś niż było w latach 60., w 70. mocno zaczęło spadać i od tego czasu idzie coraz niżej. No więc to nie, po prostu no, nie wróży dobrze systemowi, jeżeli brakuje tego zaufania, brakuje zaufania międzyobywatelskiego, ale zaufania też do podstawowych instytucji. Więc ja się zgadzam, że to jest coś, co Amerykanie tracą. To znaczy takim opowieścią w latach 50., 60., w czasie zimnej wojny, no to my byliśmy tym imperium dobra, lśniącym miastem na wzgórzu, a po drugiej stronie było imperium zła, z którym trzeba było walczyć. Mieliśmy chwalebne karty historii z wojny światowej, później właśnie walki o prawa obywatelskie. Można było budować ten pozytywny obraz samych siebie, a dzisiaj jest z tym problem. To znaczy gdzieś w latach po wojnie w Iraku i w Afganistanie to się kompletnie załamało. Ja zwracam też uwagę, że Trump rozważał start w wyborach prezydenckich w 2000 roku jako kandydat niezależny, bardzo szybko się wycofał, a 15 lat później odniósł spektakularny sukces. To trzeba sobie zadawać pytania, co się w tym czasie stało. Proszę państwa, jest kolejne pytanie tutaj. Mam do pana pytanie. Proszę mi powiedzieć, Polska, Polacy, co my tam robimy, jak to wygląda i jak Polacy współpracują z Amerykanami? Amerykanie polskiego pochodzenia. Tak, Amerykanie polskiego pochodzenia albo Polacy, którzy tam się zdecydowali, nie wiem, pojechali i zdecydowali się i tam żyją. Ale wie pani, to jest bardzo trudne pytanie, bo wydaje mi się, że te fale migracji, one są różne. No, czym innym jest wyjazd, na przykład jak ktoś wyjeżdżał jeszcze w czasie PRL-u, bo był zmuszony, bo nie wiem, bo tu nie widział ze względów czy to takich twardych, ekonomicznych, no po prostu różnice były gigantyczne, czy ze względów politycznych był zmuszony do emigracji, a czym innym wydaje mi się emigracja, czy wyjazd z kraju na obecnym poziomie zamożności, jakim jest Polska, do Stanów Zjednoczonych. To znaczy te rodzaje, znaczy mentalność wydaje mi się tych ludzi wyjeżdżających i podejście do tej migracji jest dziś zupełnie inne. To znaczy jak ktoś wyjeżdżał z PRL-u, to raczej nie z myślą, że wróci szybko, tylko raczej z taką myślą, że jedzie i planuje tam zamieszkać. A dzisiaj ludzie mogą wyjeżdżać na zasadzie kilkuletnich kontraktów pracowniczych, więc
I mają też, no i ta łatwość przemieszczania się jest zupełnie inna. W związku z tym wydaje mi się, że już tutaj mamy fundamentalną różnicę między tymi różnymi pokoleniami migrantów z Polski, nie tylko z Polski zresztą, ale to widać, te konflikty, czy to inne postrzeganie pomiędzy tymi grupami. Ale też ja bym nie... To trochę jest tak jak z tymi Latynosami, to znaczy... traktowano Latynosów jako migrantów, nawet jak byli z drugim, trzecim pokoleniu, nie? To znaczy jako odrębną grupę społeczną, która jakoś inaczej może głosować, jakoś będzie zupełnie inna niż na przykład biali Amerykanie. No i trochę tak też z Polakami, to znaczy to są po prostu Amerykanie, którzy mają takie pochodzenie, ale niekoniecznie muszą codziennie myśleć o tym, o Polsce, czy w ogóle nawet kierować się losem Polski w swoich wyborach, nie wiem, politycznych na przykład. Niekoniecznie tak musi być. Oni tam żyją tam i tam wiążą swoją przyszłość, jeżeli tak jest. I to nie musi być grupa, która jest jakoś wyraźnie odrębna na tle innych. Kiedyś to było znowu inaczej, bo Polacy byli traktowani, podobnie jak Włosi, Irlandczycy, jako migranci gorszej kategorii. Jako niebiali migranci anglosascy, tacy prawdziwi, których chcemy, tylko jako ci tacy, no, których nie chcemy. I byli podrzędną grupą, ale to się też zmienia. Więc to naprawdę trudno jest jednoznacznie powiedzieć, co Polacy tam robią, jak się zachowują, jak myślą, bo to się zmienia. No tak, to się zmienia, tylko może inne pytanie. Jak pan widzi możliwość współpracy po wyborze Trumpa na prezydenta Polski, jako partnera Polski w Stanach? O co możemy się starać? Czy możemy liczyć na jakąś współpracę? I czy możemy liczyć na wsparcie w naszych takich staraniach o bezpieczeństwo kraju na Stany? No to jest inne pytanie, tak? Bo to jest o współpracy międzypaństwową. I to tak jak mówiłem, to znaczy wydaje mi się, że takie podejście będzie w Stanach Zjednoczonych bardziej transakcyjne. Ale to znaczy wy robicie coś dla nas, my możemy zrobić coś dla was i nie będzie sentymentów, czy będzie mniej sentymentów wobec takich państw europejskich, które administracja postrzega jako takich gapowiczów, którzy chcą korzystać z pomocy Stanów Zjednoczonych, jednocześnie niewiele wnosząc. Polska, przynajmniej tak słyszymy, że budzi jakieś pozytywne skojarzenia u prezydenta Trumpa ze względu na to, jak był tutaj przyjmowany, ze względu na stosunek Polaków do Stanów Zjednoczonych. Choć, jak były badania, to gdyby Polacy głosowali w amerykańskich wyborach, to wygrałaby Kamala Harris, ale może tego nie mówmy. A czy myślisz, że doczekamy się reaktywacji projektu Ford Trump? Nie wiem, ale mogą być, znaczy no, na pewno zależy Polsce na obecności amerykańskich żołnierzy i będziemy próbowali do tego przekonać. Jesteśmy krajem obiektywnie najwięcej wydającym w NATO w proporcji do PKB na zbrojenia, co na pewno jest dobrym argumentem w przypadku tej administracji, bo prezydent-elect Trump bardzo często to podnosi, że trzeba wydawać co najmniej 2%. Polska wydaje ponad 4% na wojsko, więc może być raczej uznawana za taki wzór do naśladowania, a nie za tego gapowicza. Więc jest wiele obszarów, w których mamy współpracę w dziedzinie eksportu surowców energetycznych, mamy kontrakty na budowę elektrowni atomowej, chcemy z Amerykanami budować, więc jest pole do współpracy i pewnie te argumenty będą w tych relacjach podnoszone. Szanowni, jeszcze jest kolejne pytanie. Bardzo prosimy. Ja mam pytanie, bo mówiliśmy tutaj o potencjalnym wsparciu Stanów, żeby wspierać dalej Ukrainę. Ja bym chciała się zapytać, jak możemy się spodziewać, jak będzie wyglądała relacja między Stanami a Izraelem teraz? To jest, wydaje mi się, pytanie łatwiejsze, tak zaryzykuję takie twierdzenie. No, wszystko wskazuje na to, że będzie to administracja bardzo proizraelska.
No tyle mogę powiedzieć. To znaczy znowu jakbyśmy sięgnęli, jak Izraelczycy głosowali, gdyby to Izrael był stanem amerykańskim i głosował w amerykańskich wyborach, no to w Polsce głosy elektorskie przypisane do Polski trafiłby do Kamali Harris, dostała w tym sondażu 69%. W Izraelu zdecydowanie wygrałby Donald Trump. Izraelczycy w Izraelu są dużo bardziej pro-Trumpowscy niż Amerykanie żydowskiego pochodzenia. W związku z tym wydaje mi się, że ta relacja będzie zdecydowanie bardziej, ten stosunek administracji będzie proizraelski. Szanowni Państwo, jeszcze zanim oficjalnie zakończę to spotkanie, to chciałem powiedzieć, że jeżeli do dzisiaj sens powiek spędzała Państwu myśl, co kupić pod choinkę albo na Mikołaja swoim bliskim. Nie umawialiśmy się na to, naprawdę. To bardzo dziękuję. Myślę, że ten dylemat powoli się rozwiewa. Znakomita książka. No pressure. Jeśli nie ma już kolejnych pytań, chciałem bardzo serdecznie podziękować Łukaszowi Pawłowskiemu za bardzo ciekawą rozmowę. Bardzo dziękuję. Świetną książkę. Dziękuję i dziękuję Państwu za pytania i obecność. Bardzo dziękuję.